Witam, witam was na moim gospodarstwie na Brzosach. Niestety musieliśmy uciec. Większość sprzętów sprzedawałem. No, kury, jak widzicie, jest 11. Jeden kogut i 10 kurczaków. No, już wejście do domku, do nich. No i co, no, prowadzę was. Mała stodoła. Kupiliśmy tutaj taki domek. Domek mały, który tak naprawdę, no, jak to domek wygląda, prawda? Tutaj kadry włótnie, wiata. Tutaj mamy piękną, jedną dużą krampa przyczepę. Tam stoi John Deere 6410 z drugą przyczepą. Rolka Rolanda. A oczywiście forsznitka. Tutaj mamy nasz bin. Rozsiewacz. Z tyłu mamy pług, kultywator, siewnik. No i w sumie paleciak z paletami, jakimiś tam żarcie dla kur. 2000 litrów. No i tutaj mamy co? Waltrę. Kupiłem 8750, coś mocniejszego. I oczywiście, jakby nie mogło być, Zetora z całym podnośnikiem, ze wszystkim. Mam nadzieję, że tutaj, no, na początku nam powinno sprzętu wystarczyć. Oczywiście na koncie 628 tysięcy, no bo ta gospodarka nie była duża, droga w sensie. No i zakupiłem dwa pola. Znaczy, w ramach tego, że kupiłem gospodarkę, to dostałem tutaj kukurydzę, pola z kukurydzą już. No i jak widzicie, tutaj pole z rzepakiem, który jest gotowy do zbioru, to właśnie w tym odcinku sobie zaczniemy. Że to akurat jest mało. To sobie zaczynamy od tego. Wjedziemy sobie po jedno pole. Dookoła. Dużo to pole może i nie jest. Ale jest bardzo kręte. Jak sami widzicie, zobaczymy, ile się tutaj z tego objazdu zrobi. Tak jak zapowiadałem, że niestety tam miało być fajnie, a nie jest. Jesteśmy tutaj, na Brzosach. Niecały sprzęt oczywiście udało mi się przywieźć, więc musiałem, więc trzeba będzie kupić. No, ponad 500. Przejazdu. Te dwie tony będą.
jeszcze tej pszenicy zasiejemy. Bo nawet z takiego pola jednego jak 5 ton czy 10 wysypło, to mamy jako samych krów spokojnie starczy. A słoma się przyda dla na sprzedaż. I łąka tutaj jest, którą myślę, że można by było zakupić. Nie, to nie jest łąka chyba. Nie, trawo, tak. Kukurydza u nas też. Właśnie, chyba też będzie już do skoszenia. Także w tym odcinku taki będzie krótki odcineczek. Jak to żniwa, to żniwa, wiecie. Może nie krótki będzie, ale będzie taki, wiecie. Tutaj tą trawę będzie trzeba też wykosić. No muszę powiedzieć, że dość ładnie, 2800. Widzicie, jak tutaj żniwa idą pierwsze w sierpniu. Jakbyście chcieli odcinki oglądać z moich starań. Tutaj na Brzusowie. Kto wie? Czemu nie? Na usługi na pewno będę jeździć z prawą kombajn, to mogę na usługi jeździć, prawda? To pole tej kupy to tylko. To jednak jest trawa, ale może w przyszłości będę mieć sobie.
Może jakąś się produkcję otworzy, rzepaku, czy coś. Zobaczymy. Piszcie w komentarzach. Na co ten rzepak? No rzepak no ma olej, nie? Rzepakowy możemy przerabiać. Dalej 5000. Dobra, no co wylecimy? Tutaj może dać ładny kawałek. Zobaczymy, może się tu jakiś biznes otworzy, pójdzie w jakieś olejarstwo czy coś. Wtedy by trzeba było się ustosunkowywać w jednym kierunku, nie? Jajka i olej. Albo ty, albo w końcu, albo się dogadać z chłopakami i postawią własny przemysł. W sumie. Wtedy wszystkie pola w rzepak. Weźmy sobie ślinę. To sprzęt, który mam na razie, jest wystarczający do tego, aby mógł rozpocząć taką pracę. Jeśli się to będzie opłacało, to wiecie, to siać tego zboża ile się da, znaczy rzepaku, nie zboża. Tutaj wykupić za te pieniądze teraz, które mam, wszystkie pola, znaczy te największe, które są koło mnie, i robić tylko rzepak na wielką skalę. Zostawiłem. Mam właśnie też piękną wodę. 16. Siedemnasta już, elegancko. Jeśli byście chcieli, mogę nagrać odcinek wam na przykład ze Stanów. Pojadę do Stanów, do Kanady na przykład, i wam nagram tam, jak się na przykład wielkie żniwa robi.
jeżeli byście chcieli. W sumie sam jestem ciekaw, jak takie żniwa przebiegają na takich gigantycznych polach. Potem już muszą być, wiecie, maszyny, nie? Tutaj to kawałek polerka, to to jest 10 ton. To takie, wiecie, małe poletko. A ja w sumie jedno małe pole, kukurydza, to jest, no. Musiałbym kiedyś, a może się uda, to pogadam z jakimś rolnikiem i pojadę, polecę właściwie, pojadę, bo tam trzeba polecieć do Stanów, do wielkiego miasta. Przyda się na wielką farmę. No, czy ja wiem, czy jest głośno? Może i głośno nie jest aż tak. Ja na pewno zrobię dużo chwast z tym pęgą. Także tak jak tutaj patrzę, to mogłoby być więcej. W sumie, nie? Z tego pola. Liczę, że tutaj, no tutaj mamy 4,5, 4,5, 9. Z 10 będzie, ale nie wiem, co, że tak sypie w sumie. Zobaczymy po tym sezonie. Jak zaczniemy tą ziemię trochę użyźniać. Dobra. Pobiegniemy sobie. Ta przyczepa ma ładowność do 11 ton. Także spokojnie, myślę, że... No, 40% dopiero. Dobra, odkreślamy to. Już nam w sumie nie zostało. No, akcja wieczorna też, nie? Z jednej strony będziemy mieli i koszenie, i nocną akcję zrobioną.
Dużo w sumie nie zostało. Do skoszenia. Ale trochę jest. Taki dźwięk kombajna, tak hop, na przykład w Stanach, tam w Kanadzie 12-15 godzin prosto, w jedną, w drugą, w jedną, to już myślę, można chwilę dostać. Nie wiem, jak się ten odcinek spodobał, piszcie w komentarzu. Chcielibyście, żebym wyleciał do Stanów i tam zobaczył, jak się naprawdę robi polo. Sam jestem ciekawy, więc jeżeli bym się spodobałby taki content, to dlaczego nie? Zobaczymy, 24 minuta. Akurat ładnie sobie zakończymy. Myślę, że czy tutaj będzie 3 tony? Nie. Za mało. No, za mało, to było te 3 tony. Ale i tak mamy dobrze nazbieranego, więc moi drodzy, ja już chcę poza odcinkiem zwiozę,
A was zapraszam do sekcji komentarzy. I tam napiszcie. Chcielibyście, czy nie chcielibyście, żebym pojechał do Sony. I ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie kanał. Cześć.